karabinku Bren 2 mówiło się ostatnio wiele, w szczególności w kontekście informacji podanych przez Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję tych karabinków pod marką Sich na Ukrainie. Pozostaje wciąż jednak pytanie, czy ty go wypróbowałeś? Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej serii eventów z bronią palną na strzelnicy w Małopolskim Centrum Strzelectwa w Bochni. Historia Bren 2 zasadniczo zaczyna się w 2005 roku od projektu 805, który miał na celu opracowanie nowego karabinka w standardzie NATO, który mógłby też zastąpić wysłużonego samopala wzór 58. W ramach projektu 805 opracowano dwa rodzaje modeli broni. Jeden rodzaj modelu to były karabinki strzelające nabojami pośrednimi, takimi jak 5,56 na 45 mm NATO, 7,62 na 39 i 6,8 mm Remington SPC. Drugim modelem były karabiny strzelające amunicją karabinową, np. 7,62 na 51 mm NATO, czy nawet nabojem tak mocnym jak 300 Winchester Magnum. Producent, czeska zbrojowka Uherski Brod, w listopadzie 2006 roku zaprezentowała swoją broń ówczesnemu szefowi sztabu armii. Jednak armia czeska nie wykazała zainteresowania. Przez kolejne 3 lata broń prezentowana była publicznie na różnych wystawach. W 2009 roku czeska armia w końcu ogłosiła przetarg na nowy karabin piechoty. I to właśnie była szansa dla czeskiej zbrojówki. Do przetargu zgłoszono aż 27 różnych konstrukcji strzeleckich, które finalnie zredukowano tylko do CZ-805 i FN-SCAR-L. Przetarg w 2010 roku nieznacznie wygrał CZ-805, głównie dzięki naciskowi na krajową konstrukcję. Zamówiono wówczas 6687 karabinków wersji A1 i 1250 karabinków wersji A2. Do tego zamówiono też 397 granatników CZ-805G1. Z kolei w 2014 roku Armia Słowacji rozpoczęła wymianę starych karabinków wzór 58 na CZ-805 Bren, a w 2016 roku otrzymała pierwszą partię nowszej wersji Bren 2. W 2017 roku francuski Gign otrzymał 68 karabinków CZ Bren 2 w kalibrze 7,62 na 39 mm. W tym samym kalibrze CZ Bren 2 został również wydany w 2017 roku egipskim siłom powietrznym i w 2018 roku egipskiej Gwardii Republikańskiej. Konstrukcyjnie czeski Bren 2 jest podobny do polskiego karabinka Grot. Oba karabinki dostępne są z lufami o różnych długościach 16, 14 i 11 cali. Według operatorów ukraińskich oba karabinki MSBS Grot i Bren 2 są przez duże spasowanie części podobnie podatne na zapiaszczenia. Jedyną radą, jaką wskazują, jest odpowiednia konserwacja i czyszczenie broni. W tym względzie na pewno nie dorównują karabinkom AK. Tak jak wspominałem w odcinku o Grocie, obie konstrukcje i Bren 2 i Grot nie są doskonałe i cały czas ulegają modyfikacjom. Producenci w nowych wersjach karabinków implementują uwagi użytkowników i cały czas pracują nad udoskonaleniami. Tymczasem w Małopolskim Centrum Strzelectwa na strzelnicy w Bochni możecie osobiście wypróbować i porównać cywilne wersje Brena 2 i Grota. Do czego oczywiście Was gorąco zachęcam. Sami się przekonajcie, który karabinek będzie dla Was lepszy, a listę dostępnej broni możecie sprawdzić na stronie www.mcs.org.pl w zakładce broń.
Zapraszamy.